Cześć! Dziś pokażę Wam, jak zrobić zadziorną, lecz prosto w wykonaniu fryzurę. Włosy powinny być długie lub półdługie. Oddzielam górną część włosów, zajmę się nimi później. Teraz będę wygładzać boki włosów za pomocą odrobiny żelu. Wygładzam boki i upinam je wsuwkami na gładko, jak najbardziej z tyłu. To samo robię z drugiej strony włosów i przechodzę teraz do tyłu. Będę lekko skręcać włosy w takie ala ślimaczki i dowolnie je przypinać. Lekko utrwalam tył lakierem i przechodzę do przodu. Tutaj też pryskam włosy lakierem, by nadać im więcej struktury i by były bardziej podatne na układanie. Gniotę włosy i układam je w takiego ala irokeza, skręcam końcówkę z tyłu i przypinam ją. Moim zdaniem fryzura najfajniej wygląda, gdy macie grzywkę, ponieważ wtedy włosy są nierówne i mogą z przodu tak fajnie sterczeć. Jeżeli fryzura Wam się podobała, to zapraszam Was do komentowania, no i do zobaczenia wkrótce. Pa, pa!